Co zyskał Macierewicz na spotkaniu z D'Amato, który będąc lobbystą polskiej grupy zbrojeniowej jednocześnie pracował dla Amerykanów? Co zyskał Macierewicz na wykończeniu Caracali przez Berczyńskiego, skoro po unieważnieniu przetargu na śmigłowce powiedział do niego: dziękuję ci, Wacku. Co zyskał Macierewicz dając dostęp do tajnych dokumentów człowiekowi o niejasnych powiązaniach, zwanemu rosyjskim łącznikiem? I co człowiek ten robi na stanowisku szefa Narodowego Centrum Studiów Strategicznych? Co zyskał Macierewicz na kontaktach z Iriną, tłumaczką raportu WSI na rosyjski, skoro miał znać ją jeszcze jako obywatelkę ZSRR, a potem zapewnić dostęp do siedziby służby kontrwywiadu wojskowego, gdy był tam szefem? Co zyskał Macierewicz na współpracy z agentem SB, skoro zeznał, że już z nim nie pracuje, podczas gdy ten długo po tym wciąż figurował w aktach jako członek władz partii założonej przez Macierewicza? To tylko początek pytań. Obserwuj pracę zespołu śledczego do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa.